Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 12 grudzień 2011 rok, poniedziałek, Mateusza 28:2, w służbie zwycięzcy śmierci. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. Chrześcijański konflikt, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie uczynili tego, co chcecie. Galacjan 5:17 i Rzymian 7:14-24. Galacjan 5:17. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Rzymian 7:14-24. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro, mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, którego chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Jakie jest Twoje jako osoby wierzącej doświadczenie związane z trudną i bolesną rzeczywistością tych słów? Zmagania, o których pisze Paweł, nie są udziałem każdego człowieka. Dotyczą wewnętrznej walki toczącej się w umyśle chrześcijanina. Ponieważ ludzie rodzą się jako poddani pragnieniom ciała, jedynie nowonarodzenie z ducha może zainicjować prawdziwy duchowy konflikt. Nie oznacza to, że niechrześcijanie nigdy nie doświadczają moralnych konfliktów. Z pewnością jest inaczej, ale nawet ich wewnętrzne konflikty są owocem działania Ducha Świętego. Jednak zmagania chrześcijanina przybierają inny wymiar, gdyż wyraźnie zaznaczają się w nim dwie natury toczące ze sobą wojnę – ciało i duch. Na przestrzeni dziejów wielu chrześcijan wyrażało pragnienie uwolnienia od tych zmagań. Niektórzy usiłowali zakończyć ten konflikt, oddalając się od społeczeństwa, a inni twierdzili, że grzeszna natura może zostać usunięta za pomocą łaski Bożej. Oba te kierunki są błędne. Choć przez moc Ducha Świętego z pewnością możemy poskramiać pragnienia ciała, konflikt będzie się toczył w taki czy inny sposób, póki nie otrzymamy nowego ciała przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Ucieczka od społeczeństwa nie pomoże, bo bez względu na to, gdzie się znajdujemy, zabierzemy ze sobą dwie natury. Tak będzie aż do naszej śmierci albo póki Jezus nie przyjdzie powtórnie. Gdy Paweł pisał w 7 rozdziale listu do Rzymian o wewnętrznych konflikcie,
toczącym się sercu chrześcijanina, wymagającym od niego, by nie czynił tego, co chce, podkreślał w ten sposób pełny zasięg tego konfliktu. Ponieważ posiadamy dwie natury, jesteśmy dosłownie po dwóch stronach walki jednocześnie. Nasza duchowa natura pragnie tego, co duchowe i przyczy się tym, co cielesne. Jednak cielesna natura pragnie tego, co cielesne i sprzeciwia się temu, co duchowe. Ponieważ umysł nawet nawróconego człowieka jest zbyt słaby, by samodzielnie opierać się ciału, jedyną nadzieją na pokonanie ciała jest codzienne sprzymierzanie się z Duchem Świętym przeciwko naszej grzesznej naturze. Dlatego Paweł tak usilnie nalega, byśmy wybierali chodzenie w duchu. Na podstawie własnego doświadczenia w walce między dwiema naturami, jaką radę skierowałbyś do chrześcijanina, który stara się zrozumieć konflikt nieustannie się w nim toczący? Dziękuję.